Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Zdradźcie naszym słuchaczom, kim jesteście. Co to jest ten wielokulturowy Kraków? Właściwie jesteśmy na razie grupą znajomych. Wielokulturowy Kraków powstał 2 lata temu. Założony przez naszą przyjaciółkę Asię Antonik. Właściwie w gronie tak naprawdę ludzi związanych z Festiwalem Kultury Żydowskiej jeszcze. Jako właśnie projekt, pomysł na to, żeby badać historię Krakowa pod kątem właśnie wielu przedstawicieli wielu kultur, którzy w naszym mieście żyli, żyją teraz, badać współczesny Kraków i żeby trochę ten Kraków integrować, żeby pokazać ludziom, że Kraków nie jest monolitem kulturowym. A kto tworzy tą grupę znajomych? Więc jest nas w tym momencie 9 aktywnych osób. Michał, ja, Asia, Antonik zwana Poziomką, nasza, chyba można powiedzieć, trzeba szefowa, którą tu bardzo pozdrawiamy, bo bez niej też byśmy tutaj nie byli po tych 2 latach i z takim dorobkiem, jaki mamy. Jest Marek, który zajmuje się, przede wszystkim wspiera nas, jeśli chodzi o takie rzeczy informatyczne, organizacyjne, strona internetowa. Przydaje się taki człowiek. Bardzo. Jest Mary, dziennikarka z zainteresowania i też z zawodu, która bardzo, bardzo wykazała się ostatnio w projekcie Mój, Twój, Nasz Oblicza Krakowa, Marcelina, z którą właśnie Mary współtworzyła. Też zainteresowana, związana ze studiami kulturoznawczymi i w praktyce realizatorka wielu działań. Jest też Jowita, która koordynowała Noc Świątyń. Także każdy z nas w trakcie działań Wielokulturowego Krakowa miał taką przestrzeń dla siebie, żeby troszkę się wybić, pokazać. Dlatego teraz te osoby kojarzą się z konkretnymi takimi właśnie działkami. O kim jeszcze nie wspomniałam? No jeszcze jest Paulina, która w tym momencie razem w sumie ze mną koordynuje projekt związany z internatem polsko-ukraińskim w Hucie i Grześ, który jest w naszym zespole od spraw prawnych. Tak jest. To teraz musi popaść pytanie po co, bo o projektach jeszcze będziemy rozmawiać, myślę, szerzej, ale teraz po co? Jaki sobie cel stawiacie tej swojej grupie? Znaczy ja mogę na przykład powiedzieć o tym, dlaczego ja właściwie dołączyłem do Wielokulturowego Krakowa, a wiązało się to z tym, że zawsze jednak byłem trochę otwarty na te inne kultury, że to wiązało się trochę z moim wychowaniem, w warunkach, w jakich się wychowałem, też bardzo śmiesznych, bo z tymi innymi kulturami na początku nie miałem dużo do czynienia. To były na przykład fakt, że babcia miała kablówkę po angielsku u siebie w domu i oglądałem kreskówki w innym języku i było to dla mnie ciekawe, że wow, nie rozumiem, ale może chciałbym rozumieć na przykład. Albo fakt, że w podstawówce miałem kolegę, który był pochodzenia kurdyjskiego po prostu. I to była moja pierwsza styczność tak naprawdę z inną niż polska kultura. I chyba po prostu chodzi o to, że zostałem wychowany bez uprzedzeń i kiedy widziałem wokół mnie, że panują pewne przez fałszywe przekonania o innych kulturach, właśnie ludzie bywają uprzedzeni, posługują się stereotypem, to miałem poczucie, że chciałbym z tym coś zrobić. Chciałbym edukować ludzi w tym względzie, że te inne kultury to właśnie niekoniecznie musi być zagrożenie albo stereotyp, że tam po tej drugiej stronie jest człowiek. Myślę, że w moim przypadku to też jest taki wątek rzeczywiście osobisty, związany z zainteresowaniami. Ja wiele podróżowałam i zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że ja mogę robić wszystko, tak naprawdę nie widzę u siebie jakiejś konkretnej może zdolności czy pasji, ale jeżeli to się dzieje w kontekście wielokulturowym, jeżeli jest ta wymiana doświadczeń, jeżeli ja cały czas się uczę, mam jakieś wyzwania, to mnie interesuje i w momencie, kiedy padła ta propozycja, ta deklaracja też ze strony Asi, że w Krakowie tyle się dzieje, ale czy tak naprawdę o tym wiemy, a w ogóle jakie kultury jakby przekazują pewną ofertę, działania, zdałam sobie sprawę, że tak nie do końca odkrywam to, co jest tutaj, to, co jest w Krakowie, tak? Bo gdzieś tam zachłyśnięta podróżami i odkryciami i tym, jak się czułam gdzieś. Zdałam sobie sprawę, że tutaj też jest do czego sięgać. I tak jak powiedział Michał, jest też ta strona związana ze współpracą z organizacjami, integrowanie ich, próbowanie, wychodzenie z taką propozycją właśnie sieciowania, poznawania się, to gdzieś tam według mnie w Krakowie jest bardzo, bardzo potrzebne. Nie tylko dla organizacji, które są związane z wielokulturowością, akurat my z takimi staramy się pracować, ale wydaje mi się, że właśnie to wychodzenie do drugiego człowieka z takim zainteresowaniem, że to nas wszystkich łączy, chociaż też jako grupa oczywiście jesteśmy indywidualnościami, gdzieś tam starcia poglądów też się zdarzają.
musi się pojawić, tak mi się wydaje, pytanie właśnie, jak wam się udaje wytrwać w tej grupie? W tym sensie, jak już padło kilka nazw projektów, które udało wam się zrealizować, czy realizujecie, i pewnie wiele osób, które słuchają audycji poza rządem, mają raczej skojarzenie już ze stowarzyszeniem, czy fundacją, czyli z jakąś grupą, która jest już w jakiś sposób sformalizowana, tak, że jednak ta grupa osób się zdeklarowała, tak, oddaje część swojego czasu na daną na dane działania, tak, na rozwój jakiegoś projektu. Natomiast no jednak w grupie nieformalnej, mimo wszystko, w jakiś sposób ciągle jesteście wolnymi osobami. Brzmi to jakby troszkę przyciężko, w tym sensie, że w stowarzyszeniu też jesteśmy wolni, ale jednak mimo wszystko ktoś może powiedzieć z dnia na dzień, wiesz, sorry, ale to nie moja bajka i radźcie sobie, tak? Wiemy, jak jest w życiu, no często się tak zdarza, a wam się udało przez 2 lata, nie wiem, w moim odczuciu chyba się rozwijać. Znaczy, powiedziałbym, że to jest kwestia 3 czynników. Jeden to na pewno to, że lubimy się po prostu. Fajnie nam się razem pracuje. Kluczowe. Tak, bardzo dobrze nam się razem pracuje i jesteśmy w to zaangażowani. Podzielamy poglądy właśnie, jeśli chodzi o tę wielokulturowość i chcemy działać na jej rzeczy. Ten wspólny cel oraz po prostu to, że lubimy się nawzajem, całkiem nieźle spaja grupę. Bo możemy właśnie porzucać sobie wewnętrznymi żartami, jednocześnie pracując z projektem. I to nie jest zawsze takie bardzo poważne, surowe. Tylko właśnie spotkamy się przy cieście i pogadamy o tym, co trzeba zrobić i jest to w takiej fajnej atmosferze. Drugi czynnik to powiedziałbym, że też zdolności organizacyjne. Tak jak mówiłem, spora część wielokulturowego to jednak weterani Festiwalu Kultury Żydowskiej, więc doświadczeni zarówno w pracy wolontariackiej, jak i koordynatorskiej i to też pozwala nam dobrze jakby zmontować swój plan pracy. Trzeci czynnik. Miałem pomysł na jakiś taki fajny trzeci czynnik, a teraz absolutnie mi to uciekło. Ale lubimy zwierzęta i mamy nasze właśnie organizacyjne maskotki, mamy 4 koty łącznie i psa. O! Tak. Tak, no to też rzeczywiście to łączy ludzi. Ja osobiście mam alergię na koty, co zawsze przypominam, ale jest ten pies. Jest pies, to tak. Jest jakiś ratunek. Czyli jak mówiłeś o czynnikach, to sobie wypisałam, czy w jakimś stopniu wiedzieliście, na co się piszecie, tak? Mając to doświadczenie z Festiwalu Kultury Żydowskiej, czy z innych działań wolontariackich, mieliście tak jakby już wyobrażenie, na co sobie możecie pozwolić. Tak to odczytałam, dlatego że myślę, że osoby, które nigdy nie działały nigdzie, nie do końca też wiedzą, jak się odnaleźć w tej przestrzeni. Czasami się deklarują na coś, próbują jakieś wyzwania, a później się okazuje, że nie wiem, same studia je przytłaczają, nie? I wtedy myślę, że dużo łatwiej takiej grupie się rozpaść w przeciwieństwie do waszej. Dokładnie, ja myślę, że tutaj dotknęłaś jakby sedna, że wiedzieliśmy, na co się piszemy, chociaż chyba i tak rzeczywistość trochę przyrosła, te oczekiwania, bo w praktyce jest tak, że myślę, że nie mieliśmy żadnego takiego momentu takiego zwątpienia a propos tej tożsamości, czy wiązać naszą tożsamość dalej z działaniami wielokulturowego Krakowa. Mogło tak się stać, bo to są już albo tylko dopiero 2 lata, ale to są osoby, które jakby gdzieś tam od początku też to było takie przegadane, ustalone z Asią, jakby taka pewna wizja, tak, która zachęciła i spowodowała tej wizji, która jest nam po prostu bliska i cały czas nam towarzyszy, że jakby jesteśmy, zostajemy, chociaż ja czasami myślę, że to jest na razie tylko 2 lata. Mm-hmm. I jakby pięknie. Też nie wiem co będzie dalej, jak, czy nam się uda. No to dla mnie trochę na przykład też zaskakujące właśnie, że to okej, 2 lata, jesteśmy, działamy, tak? Bez żadnych poważniejszych wewnętrznych spięć, rozpadów, prób oddzielenia się, czy jakby po prostu jesteśmy, to jest możliwe. Okej. Ja was tak wypytuję, dlatego że myślę sobie, że jak ktoś nas słucha, a mam taką nadzieję, i boi się od razu formalizować, czy robić takie poważne kroki, bo wiemy jednak, że założenie stowarzyszenia czy fundacji już się wiąże z pewnymi obowiązkami, wszelakimi, tak najkrócej rzecz ujmując, a nie zawsze ktoś może chcieć w ogóle
iść w tą stronę biurokratyczną, nie? Zmierzać się z nią. I chodzi mi o to, że przez tą rozmowę chciałabym, żebym znaleźli też jakieś takie poniekąd rady, jak sobie poradzić z taką formą, tak, żeby nam się grupa nie rozpadła. I teraz tak, mój wniosek jest taki, że mimo, że jesteście indywidualnościami, bo to też było powiedziane, to po prostu spaja was dość duży obszar wspólnych wartości, tak, poglądów, może tak? Może tak. Poglądów niekoniecznie, ale... I też pomysłów na działanie. Mm-hmm. To znaczy, że działania, które jakby... Mamy pewien jakiś taki wachlarz i swoich jakichś tam umiejętności, ale też świadomość tego, co tak rzeczywiście realnie możemy zrobić, bo ja się trochę na początku tego bałam właśnie, że będą padały pomysły, które gdzieś tam, do których, na które albo nie miałabym odwagi, albo zdolności, żeby współuczestniczyć. Natomiast takie też bycie bardzo przy ziemi i jeśli chodzi o taki czynnik, co nas trzyma, to nie wiem, czy to już padło, ale chyba coś, do czego dążymy, może to nie jest jeszcze realizowane w 100%, ale to konsekwencja, regularność spotkań. Aha, no, to jest też ważne. No. Tych spotkań, kiedy rzeczywiście widzimy się i spędzamy razem czas, to tego nie zastąpi żaden czat na Facebooku. Mhm. Tak. Czyli po prostu relacje, budowanie relacji tak. Też między sobą jest ważne, tak? I ta decyzja, że jak angażuję się i konsekwentnie poświęcam ten czas, znajduję go. I potem są efekty. A czy ważne jest poczucie rozwoju takiego własnego, że się czegoś uczę? Zdecydowanie tak. Na przykład dla mnie to była okazja, żeby zrobić bardzo dużo nowych rzeczy, których pewnie w innej sytuacji po prostu bym nie robił. I to wszystko były fajne, ciekawe doświadczenia. Zresztą dołączyłem dość późno do wielokulturowego, bo dopiero rok temu, przy okazji gry miejskiej, którą organizował właśnie wielokulturowy, gdzie zostałem zaproszony tak naprawdę troszkę jako współpracownik, bo potrzebny był ktoś do wsadzenia w strój lajkonika. I tak. Zostałem wsadzony w strój lajkonika z marszu i odgrywałem lajkonika na grze miejskiej. Do dzisiaj wypominamy to Michałowi i z tym się kojarzy. Ale jesteś lajkonikiem, też jesteś troszkę maskotką. Tak, tak trochę tak. Ale świetnie się wtedy bawiłem, czułem, że zrobiłem coś fajnego, a potem właśnie Asia zaproponowała mi pełną współpracę, a ja stwierdziłem, jasne, tak, zróbmy to. To jeszcze pytanie przed utworem. Planujecie się sformalizować? Jesteśmy w trakcie. Tak. Czyli planujecie. Tak, czyli trzymamy kciuki, tak, co by sąd szybko przyjął wszystkie rzeczy. Dobra, no to powodzenia, a my posłuchamy utworu, już wam zdradzę jakiego. Josh Woodward musi być na Poza Rządem, Soft Orange Glow. Poza Rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Josh Woodward jest muzykiem, który od wielu lat towarzyszy Radiu Pryzmat zdecydowanie i go tam pozdrawiamy w eterze. A w studiu Wielokulturowy Kraków już poznaliśmy grupę nieformalną, która jest w trakcie formalizowania się. A w ogóle to będzie stowarzyszenie czy fundacja, czy jeszcze nie wiecie? Stowarzyszenie. Czyli stowarzyszenie. Tak, zdecydowanie. Dobra. Jesteśmy w trakcie składania statutu. Okay. I teraz jak już Wielokulturowy Kraków, to i o Krakowie trzeba porozmawiać. Czy on jest otwarty na tą wielokulturowość? Ach, Michał, powiedz coś. Znaczy, na pewno ta wielokulturowość jest, ponieważ wielokulturowość jest... Czyli to jest nasza rzeczywistość, tak? Tak, żyjemy. Korzystamy faktycznie z takich terminów naukowych i okołonaukowych, chociaż specjalistą nie jestem, to wielokulturowość to jest faktyczny stan rzeczy po prostu, ponieważ są w Krakowie reprezentanci wielu kultur. Zresztą Kraków ma dość bogatą wielokulturową historię, a teraz właśnie ta wielokulturowość powstaje w nowy sposób. Właśnie ze względu chociażby na ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, wiadomo, ekspatów, czy po prostu migrantów ekonomicznych, a także uchodźców, bo to też jest nasza obecna rzeczywistość. Ale powiedziałbym, że on jest otwarty. Po prostu mógłby być bardziej otwarty. Taka enigmatyczna odpowiedź. To może ja coś dodam jeszcze. Czy to jest szeroki temat bardzo? My lubimy takie. Tak. Ja też. Tylko wiesz, moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Tak. Ja mam trochę problem z tą wielokulturowością Krakowa, bo
Czasami myślę, że to bardzo zależy od tego, co robisz w tym mieście, gdzie się znajdujesz, jaki jest twój status, a z jakiej rodziny pochodzisz, czy jesteś tutaj jako student, czy jako pracownik, na przykład korporacji. Tu mówię o osobach, które mają obywatelstwo polskie, o mieszkańcach. Zastanawiam się, jak oni odbierają tą wielokulturowość, czy odbierają, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze też można funkcjonować w Krakowie. Znam grono takich osób w moim otoczeniu, też pochodzę z tego miasta i jeżeli myślę w perspektywie mojego osiedla, współmieszkańców, to można funkcjonować latami, nie doświadczając, nie szukając tej wielokulturowości i nie doświadczając. I to jest takie czasem trochę smutne, ale to też jest jakiś tam sposób na życie, tak? Że nie jesteśmy, że ta wielokulturowość jest, a być może to jest wskazówka do tego, że to nie jest jeszcze międzykulturowość, że gdzieś tam te światy czasami są bardzo odległe, bo można uczestniczyć jakby w życiu miasta i ta wielokulturowość może być gdzieś zupełnie na marginesie i może czasami spotkamy rodzinę Hindusów podróżujących tym samym autobusem do pracy, natomiast jest to pozbawione relacji, zainteresowania, takie życie po prostu obok. No i z taką wielokulturowością mam trochę problem, no ale też dlatego robimy to, co robimy. Znaczy powiedziałaś bardzo ważną rzecz, właśnie rozróżniłaś wielokulturowość i międzykulturowość, gdzie wielokulturowość to właśnie bardziej stan rzeczy, że kultury są obok siebie, jest wiele kultur w pewnym miejscu, a międzykulturowość jest wtedy, kiedy dochodzi do interakcji między tymi kulturami, kiedy te kultury czerpią jakby ze swoich doświadczeń i są siebie świadome. Czyli bardziej byście chcieli, żeby ta międzykulturowość się pojawiła. Tak. Zdecydowanie tak. To jest też ciekawe, co powiedziałaś, Jagmina, bo rzeczywiście jest tak, że wiele osób nie doświadcza tego, że Kraków jest wielokulturowy. Że jak się myślę, że studenci raczej mają takie poczucie, że tak, i te osoby, które funkcjonują w centrum. Tylko jest pytanie, czy myślę, że wiele osób traktuje to jako po prostu kontakt z turystami, tak? Że oni są, bo zwiedzają, ale nie traktują, mogą nie mieć w głowie w ogóle takich skojarzeń, że ktoś tu żyje. W tym sensie, że pracuje, jest mieszkańcem Krakowa, tylko raczej myślą o osobach, które są parę dni i wyjeżdżają. No, jest ich masa, no, trudno nie. Czasami w centrum to trudno z kimś po polsku porozmawiać, z przechodni, bo zazwyczaj to są turyści i myślę, że w wielu głowach właśnie, jeśli słyszą o wielokulturowości Krakowa, to im się pojawia coś takiego. Tak, ta etykietka miasta po prostu turystycznego. Kiedyś mi też ktoś zwrócił uwagę, już nie pamiętam, ktoś, kto uczy w szkole dzieci niepolskojęzyczne, może tak, że właśnie jest problem w Krakowie na przykład z różnymi zajęciami dla dzieci, które właśnie nie mówią po polsku. A że takich rodzin pochodzących spoza Polski jest bardzo wiele, które tu żyją, pracują wiele lat. No i co z tymi dziećmi? Dzieci nie mają dla siebie przestrzeni, no bo każdy robi warsztaty po prostu w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że może się pojawić jakieś dziecko na przykład anglojęzyczne. Tak, to jest ciekawe. Też słyszeliśmy o tym. Wiem, że też to są takie bardzo świeże rzeczy, inicjatywy, które się dzieją. Jeśli chodzi o to zjawisko akurat, o którym wspomniałaś, to wiem, że jest taki klub Multi i właśnie tam spotykają się rodzice, spotykają się dzieci, dzieci, które jakby niekoniecznie są polskojęzyczne, ale że to są bardzo świeże zjawiska i właśnie inicjowane, co według mnie jest ważne, tak jak powiedziałaś, oddolnie, czyli przez osoby, które mają tą potrzebę, tak? I to tak jak w ambasadzie też są też spotkania, w ogóle w coraz więcej miejsc pojawiają się takie spotkania integrujące te osoby i myślę, że zaczynamy w ogóle myśleć o tym, że są tacy ludzie obok nas, w sensie, że właśnie, że oni nie są przez tydzień, tylko że przez wiele lat czasami tu funkcjonują. Też poznałam kiedyś takiego Anglika, który bardzo często mi przynosił jakieś dokumenty, które dostawał, czy to z jakiejś firmy telekomunikacyjnej, czy innej, bo nie rozumiał w ogóle za grosz
wiele lat tu mieszkał, no ale polski, nie oszukujmy się, jest raczej trudnym językiem i on nic nie rozumiał i też jakby też mnie to w jakiś sposób dotknęło, że on tak naprawdę jest pełnoprawnym mieszkańcem miasta, pracuje tu, płaci podatki i tak dalej, a w zasadzie jest w tej swojej przestrzeni totalnie samotny w jakimś tam sposób, tak? Bo rodzina jest w Anglii, więc jakby tak sobie wybrał, że podoba mu się Polska pod górze. To było też niesamowite. Na pewno też kolejnym projektem, którym warto wspomnieć, jest projekt szkoły wielokulturowej, który obecnie właśnie to chyba jest w ramach projektu Otwarty Kraków, ale nie jestem pewien, przynajmniej przy projekcie Otwarty Kraków. Związane tak, tak. Z strategią Otwarty Kraków. Ma powstać społeczna szkoła wielokulturowa, która rzeczywiście by adresowała do różne właśnie potrzeby, o których wspomniałaś, adresowałaby właśnie do dzieci, do świetnie, tak, do tych młodych obywateli, też do nie już zamotałam się zupełnie, ale nie tylko do dzieci, które nie mówią po polsku, jakby byłaby to szkoła otwarta. Po prostu. Tak, zarówno dla dzieci po prostu pochodzenia polskiego, jak na przykład właśnie dzieci właśnie ekspatów, dzieci wielokulturowych, właśnie na przykład z rodzin dwu- lub multikulturowych. Faktycznie jakby dość nowoczesna placówka integracyjna. No to trzymamy kciuki. Bo jest coś takiego, że Kraków coraz bardziej jakby jest postrzegany jako takie międzynarodowe miasto, no ale to co powiedziałeś, że chyba przez mieszkańców nie do końca w jakimś tam stopniu. Ja się często się zastanawiam właśnie nad tym i bardzo mi się podoba mi się to, takie rozmowy, które czasami miałam okazję przeprowadzać z uczestnikami naszych wydarzeń, że przychodzą czasami osoby związane na przykład z kulturą czy z religią, która gdzieś mieści się poza tym głównym nurtem i te osoby mają w sobie już tą zainteresowanie, otwartość, żeby przyjść na wydarzenie i na przykład dowiedzieć się czegoś o innym języku, czy kulturze, czy religii. Takich osób jest całkiem sporo. Ale właśnie z drugiej strony jest to duże pytanie, jak dotrzeć do osób, które gdzieś tam nie mają takiej potrzeby. Wiedzieć, co tam jest u sąsiada, co sąsiad sobie myśli. Tak? Tylko jakby funkcjonowanie na zasadzie tolerancji jest dla nich wystarczające. Tego nie wiem. No może coś wam się urodzi. A jeśli chodzi o tą otwartość, to że jedni są ciekawi tej drugiej kultury, może tak powiedzmy, a inni nie, to jest związane z jakimś takim strachem, czy po prostu jedne osoby właśnie w swoim życiu stanęły trochę wobec takiego wyzwania, czyli poznania tej drugiej kultury, drugiego człowieka, kogoś, kto myśli inaczej, a nie wiem, ten drugi mieszkaniec Krakowa jakoś tak nie interesował się tą przestrzenią, nie funkcjonuje w centrum, mieszka sobie spokojnie w jakimś osiedlu i w zasadzie nie spotyka nikogo spoza innej kultury, więc jakby życie od niego nie wymusiło nawet tego, żeby się skonfrontować. Bo wiemy dobrze, że jakby to, że przeczytamy czy oglądamy wiadomości i tam się konfrontujemy z tym, że ktoś myśli inaczej, no to jakby nie dotykamy tego, tak? Inaczej jest jak ten sąsiad, nie wiem, nie chodzi do kościoła w niedzielę, tylko jakoś tam inaczej, albo wyciąga dywanik 5 razy dziennie i wtedy musielibyśmy się skonfrontować realnie. Czy mówić mu dzień dobry, czy nie mówić, czy no jakby wtedy stajemy przed wyzwaniem jakimś. I teraz jak wy to postrzegacie? To nie zawsze musi być strach, bo jasne, strach pewnie też się pojawia, tak samo już wprost nazwijmy to nienawiść, ale wydaje mi się, że bardzo często to jest po prostu nieświadomość tego, że trzeba właśnie, że może nie tyle trzeba, co że jest okazja się czymś takim zmierzyć, jest okazja czegoś takiego doświadczyć. Jest taki mit o tym, że Polska, cała Polska, nie tylko Kraków, jest jednak pewnym monolitem kulturowym, że faktycznie mamy te tam 100% właśnie Polaków, Słowian z dziada, pradziada, wszyscy pochodzimy od szlachty, jest trochę taki mit właśnie, a tak, jednak tak, tak. Warto pamiętać o tym, że zwłaszcza przedwojenna Polska była Polską bardzo różnorodną i nawet jeśli dochodziło do pewnych konfliktów, często dość przykrych i brutalnych, to jednak
jednak to była Polska nie tylko jakby wypełniona tymi Polakami, Słowianami, szlachcicami z dziada, pradziada. To ja tu tylko wtrącę, że właśnie 2-3 tygodnie temu rozmawiałam tutaj ze stowarzyszeniem Twoje Korzenie i właśnie dokładnie na to moi goście zwrócili uwagę, że jak się szuka swoich przodków, to nie jest gwarancją, że to będzie, że informacje będą w parafii rzymskokatolickiej, że wręcz przeciwnie, bo babcia może była ewangeliczką czy żydówką i teraz rodzina przeżyje szok, więc to jest całkiem zabawne, jak się z tym zmierzymy. Przykładu, który bardzo często w sumie pojawia się na naszych zajęciach, na przykład z młodzieżą i którego na przykład ostatnio właśnie Asia Antonik użyła podczas debaty, jest na przykład Józefa Piłsudskiego, który jest dość ważną postacią w polskiej historii, a mało osób na przykład pamięta o tym, że był wiary protestanckiej. Zbulwersowałeś tu niektórych. Ale to padło. No i to jest piękne. W sensie ja też lubię. Zawsze jestem ciekawa tych właśnie reakcji, albo jak sobie ludzie z tym radzą potem, bo mieli jakiś obraz rzeczywistości. No jakby nie na faktach, tylko na jakichś tam przekonaniach i później ktoś mówi i jeszcze ma jak to poprzeć jakimś argumentem i wtedy się robi dziwna sytuacja. Podejrzewam, że przy waszych wydarzeniach też pewnie wielokrotnie się coś takiego pojawia, ale czyli tak, wiemy, że już wielokulturowość jest naszą rzeczywistością. W jakim stopniu wiemy, że jest to wyzwanie i chyba największe, żeby z tej wielokulturowości przejść w międzykulturowość. Kiwamy głową, więc wszyscy się zgadzają ze mną. I, jak najbardziej. A z drugiej jeszcze musi się pojawić takie pytanie, czy jednak ta wielokulturowość może być postrzegana jako przekleństwo? W sensie jako po prostu negatywne zjawisko, może tak. To jest trudne pytanie, to myślę, że od razu trzeba to podkreślić. Mogę mówić o tym, że ja je tak nie postrzegam, ale domyślam się, że będą ludzie, którzy będą faktycznie w taki sposób mieli taką optykę po prostu całej sytuacji. Że właśnie pojawi się pewien stereotyp, na przykład przekaz medialny, który w tym momencie jest dość łatwo manipulowany, tworzy się pewne narracje. nie sugeruję, że tutaj zostaniemy jakoś okrutnie zmanipulowani. Oj, mam nadzieję, że nie. Ale no na przykład cała sytuacja z tym, na przykład z obecną falą ksenofobii jednak wobec właśnie chociażby kryzysu uchodźczego w Polsce, pokazuje, jak bardzo łatwo jest tworzyć na podstawie ekstremizmu pewnych grup obraz całej społeczności, właściwie całej grupy etnicznej, który jest straszliwie wypaczony, skoncentrowany na najgorszych możliwych cechach, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i to prowadzi do pewnej społecznej paniki, więc jasne, będą ludzie, którzy na przykład będą postrzegali jak wielokulturowość, multikulturowość jako zagrożenie i chcielibyśmy temu przeciwdziałać, chcielibyśmy właśnie sięgać naszą ofertą edukacyjną, proponować swój punkt widzenia, żeby takich ludzi było mniej, żeby na koniec dnia zadali sobie pytanie, hej, może mój sąsiad o odmiennym kolorze skóry jednak jest spoko. No właśnie, a jeśli, no bo tak, mówisz, że dla ciebie wielokulturowość nie jest przekleństwem, więc tak sobie pomyślałam, że dobrze by było się tu odnieść do waszego doświadczenia, no bo jesteście ludźmi, powiedzieliście na początku, ciekawymi po prostu z tych innych kultur, tego jak ludzie inaczej myślą, jak patrzą na ten świat, więc macie już jakieś doświadczenie i kontakt z tymi ludźmi i na bazie tego, czy dostrzegacie jakieś trudności, które mogą się właśnie, z których może wynikać taki też może obawa przed tą wielokulturowością, może nie idźmy od razu do takich bardzo negatywnych, ale tego, że nie wiem, pani Krysia na osiedlu w Nowej Hucie troszkę się boi tego, że coraz więcej na przykład Ukraińców jest na osiedlu, tak? Czy tam pojawiają się jakieś kolejne osoby i ona jakoś nie dostrzega do końca tego, że z tego może czerpać i tylko czerpać. Nie mówię, że raczej po prostu jest człowiekiem, który się zastanawia, tak? Nie ma ani negatywnych doświadczeń, raczej jest jej to obojętne, ale dostrzega to, że jakby
może pojawiają się jakieś pierwsze obawy, może bardziej tak, raczej w tę stronę niż w te, że to jest same plusy. Więc na bazie waszych doświadczeń, tych kontaktów z innymi kulturami, dostrzegacie takie przestrzenie, z których mogą wynikać trudności. Z jednej strony po naszej stronie, w tym sensie Polaków, tak, przed tą wielokulturowością, ale też tej drugiej grupy, czyli osób, które tutaj przyjeżdżają, że na przykład niekoniecznie z jednej strony chcą się integrować, z drugiej strony może też nie chcą tu zostać, albo w ogóle nie chcą tu przyjechać. Tak dużo tak. Wątków pociągnęłam, ale to wybierzcie sobie, co chcecie. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz. I ja miałam wiele gdzieś tam myśli, przypominałam sobie wielu osobach i doświadczeniach, podczas gdy mówiłaś. Więc trudno mi wypowiedzieć się z perspektywy osoby, która tutaj przyjeżdża, ale mogę tylko podejrzewać, że to bardzo zależy od celów tego przyjazdu, od świadomości, czy jakby opłaca mi się zainwestować w znajomość języka, kultury, czy może właśnie nie. I w ten sposób można rzeczywiście żyć bardzo, nawet dobrze egzystować w Krakowie przez lata. Też spotkałam się z takimi jakby postawami. Czyli, że do tej interakcji nie dochodziło. Tak. W sensie, ponieważ, że nie czuli potrzeby, tak? Tak, tak. Powiedzmy, tak. Że poznali choinkę i to takie te ogólne rzeczy, ale tam jakby nie wchodzą w szczegóły ani w detale, tak? Tak. Nawet moja przyjaciółka zainteresowała się badaniami. Są badania, które pokazują, że właśnie jeśli chodzi o społeczność obcokrajowców w Krakowie, są osoby, które jakby jest pewne spektrum spraw, które można spokojnie jakby zorganizować, załatwić, urządzić sobie życie tutaj, tak naprawdę posługując się tylko językiem angielskim. I myślę, że jakby zdecydowanie można funkcjonować. No i to jest jedna sprawa. Szczególnie jakoś chyba jak wokół właśnie jakichś firm. Tak, dużych firm, tak, czy studentów, to myślę, że bez problemu ktoś nie musi nawet dzień dobry się nauczyć i da radę. Tak. A z drugiej strony ja pomyślałam sobie o takiej sytuacji, może inaczej, o tym, o czym warto powiedzieć, że to już padło, ale lęk, właściwie strach, bo ta przyczyna jest konkretna, jest znana. Ta wielokulturowość, wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo taki, nie tylko jest to temat, którym można manipulować, żeby wzbudzać jakiś lęk, ale tak jak na przykład mówiłaś o kimś, kto zastanawia się głośno, że faktycznie jest taka sprawa, na przykład, że coraz więcej do nas osób przyjeżdża do pracy z zagranicy i co będzie z pracą dla obywateli polskich i tak dalej, że jest szereg takich spraw związanych z funkcjonowaniem w życiu zawodowym i społecznym, w których rzeczywiście można łatwo jakby zidentyfikować przyczynę, tak? A najlepiej jeszcze wroga, tak? No tak. Coś, czyli jakby wskazać tą odpowiedzialność, że jeżeli na przykład ja poszukuję pracy i nie jestem zadowolona z tej sytuacji, która jest, nie znajduję tego, co bym chciała robić, to w tym momencie, jak ma się takie jakieś trudne doświadczenie w życiu, to rzeczywiście można wskazać, taki zrobić skrót myślowy i przez jakiś czas poczuć się lepiej. Dokładnie. I według mnie to jest kwestia tej odpowiedzialności. Czy jeżeli mam w sobie jakiś lęk, jakiś problem, czy radzę sobie z tym samodzielnie, w jaki sposób to przepracowuję, czy tak bardzo potrzebuję wskazać tą zewnętrzną przyczynę. I wtedy naprawdę łatwo, z pełnym rozmachem, przecież też to widzimy w mediach, można wskazać tego innego jako bezpośrednią przyczynę tego zła, które nam się akurat dzieje. No a powiedzmy sobie szczerze, że tak bezpośrednio, gdyby każdy z nas, czy każdy z, nie wiem, z oponentów tej wielokulturowości czy inności zastanowił się, jakiegoż to zła bezpośrednio doświadczył, i czy przypadkiem nie więcej ze strony właśnie osób, które jakby przynależą do tego samego kręgu kulturowego, no to można by się właśnie zastanawiać nad tym. Ja bym też jeszcze chciał dodać, że to może być na przykład w Polsce potęgowane cały czas przez doświadczenie II wojny światowej, gdzie jednak miało starcie faktycznie
wielu tak naprawdę skonfliktowanych sił, które łatwo jest nam utożsamić z pewnymi narodami. Tak na przykład sam jestem gotów przyznać, że jeszcze tak mniej więcej do wieku wczesnolicealnego sam na przykład byłem straszliwie uprzedzony do Niemców, ponieważ edukacja historyczna, a także stereotyp i peer pressure rówieśnicze, jakie odebrałem, mówiły mi, że Niemcy są źli, ponieważ odpowiadają za II wojnę światową. I na przykład pomimo tego, że 9 lat uczyłem się języka niemieckiego, to cały czas nie mówię w nim jakoś strasznie dobrze, bo nigdy nie miałem chęci do nauki, bo miałem w głowie ten stereotyp złego Niemca. Bardzo mi jest to opodu przykro, bo teraz trochę tak trudno mi do języka wrócić, zabrać się za to. Stereotyp przepracowałem, ale to gdzieś siedzi. Sam przynajmniej doświadczyłem tego z tej strony właśnie stereotypizującego. I tak samo na przykład, jeśli czytamy na przykład dyskusje w internecie albo słuchamy co niektórych wypowiedzi, to zobaczymy, że to samo na przykład dzieje się w stronę Ukraińców i jakby zrównuje się automatycznie wszystkich Ukraińców do UPA, co też jest nieco na przykład hipokrytyczne, biorąc pod uwagę, że my na przykład jako Polacy, jako pewna społeczność, też mamy troszkę problem rozliczenia swoich zbrodniarzy wojennych.